takie ciepłe słowo i mam nadzieję, że odrodzimy na ciepło w otoczeniu tychże zdjęć i tej wystawy Państwo tu u nas znajdziecie. Jest nam niezmiernie miło, że możemy uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu fotograficznym w Wielkopolsce, jakim jest drugi festiwal fotografii imienia Od 13 do 31 października w Poznaniu i wielu miejscowościach w Wielkopolsce trwa festiwal fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. 13 października otwarto wystawę w Domu Kultury Krąg. To są w zasadzie dwie wystawy. Obie są wynikiem spotkań fotografików polskich i niemieckich. Pierwsze z tych spotkań odbyło się w roku 2002. Obie się działy w gminie Opalenica, bo Ośrodek Kultury Taklamakan to jest miejsko-gminny ośrodek kultury w Opalenicy. I ten pierwszy plener w 2002 roku to było spotkanie, które zaowocowało jedną z tych wystaw. Wernisaż w 2004 roku, tuż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, i wywołała taką małą burzę wśród okolicznych włodarzy, mieszkańców, że pokazuje brzydkie miejsca, tam gdzie się kończy asfalt i tak dalej. Ta wystawa jest na tej ścianie. Nie ma tutaj autorów, dlatego że tych autorów jest kilkunastu. W zasadzie każda prawie praca ma swojego autora. Oprócz tych trzech prac, które są autorstwa Ireneusza Zjeżdżałki, bohatera festiwalu fotograficznego, który właśnie się rozpoczyna. Po 10 latach postanowiliśmy powtórzyć to spotkanie. Oczywiście nie były to dokładnie te same osoby, ale głównym takim motorem był profesor Rolf Nobel z Hanoweru i przywiózł innych kolegów, inne koleżanki, swoich studentów. I znowu w czasie spotkań w 2013 roku odwiedzili częściowo te same miejsca, podobne miejsca i tak dalej. Aczkolwiek, jak widzę, tutaj się zaplątały też fotografie sprzed tych 12 lat. Jest to zestawienie spojrzenia fotografików w odstępie 10 lat na ten sam teren, tak powiedzmy ogólnie. W 2012 roku nieoczekiwanie pan Władysław Nielipiński, jedna z barwniejszych postaci życia kulturalnego Poznania, a jeżeli chodzi o fotografię, to kto wie, czy numer jeden, zwrócił nas z propozycją zorganizowania wystawy, która była w zasadzie takim prologiem wystawy, festiwalu. I wówczas myśmy tak czuli się wyróżnieni i sądzę, że to miejsce przypadło do gustu, mimo że my nie należymy do czołowych placówek wystawienniczych, a w fotografii to w szczególności. Jednak mamy sentyment do fotografii, do fotografów i bardzo ucieszyliśmy się, jak dostaliśmy propozycję, aby w drugiej edycji festiwalu znaleźć się w kalendarzu imprez. Cieszymy się, że znajdujemy się w dniu, w którym kilka imprez w dniu dzisiejszym się odbywa, w pierwszym dniu festiwalu, który potrwa do 30 października. Festiwal to jest takie modne słowo, natomiast de facto chodzi o zdobienie pewnego spisu inwentaryzacyjnego tych miejsc, w których w Wielkopolsce uprawia się fotografię. Uprawia się, może złe słowo, pielęgnuje, o ładniejsze. Pielęgnuje się fotografię, czyli miejsca, gdzie od czasu do czasu pojawiają się wystawy fotograficzne, gdzie działają grupy twórcze, gdzie są aktywni fotografowie.
my te miejsca ewidencjonujemy, namawiając organizatorów do tego, żeby w określonym czasie, czyli w drugiej połowie października, zorganizowali właśnie jakąś imprezę fotograficzną. Jaką to jest ich autonomiczna decyzja, my niczego nie narzucamy, czyli nie tak jak przy wielu festiwalach, gdzie jakiś kurator z góry decyduje, co gdzie ma być pokazane. Tutaj jak gdyby są te autonomiczne decyzje ośrodków kultury, bibliotek, galerii, które pokazują to, co jest reprezentatywne dla tej miejscowości, czy dla tego miejsca. Najbardziej reprezentatywne, interesuje miejsc lokalnych mieszkańców i w związku z tym, a my jako taki taki jak gdyby, no nie wiem jak to znowu określić, organizator instytucjonalny, spisujemy te wszystkie miejsca tych autorów i w formie takiego katalogu, ten katalog już jest wydrukowany, on liczy ponad 100 stron, gdzie na każdej stronie jest jedna instytucja, jedna wystawa, która jest w tym czasie w Wielkopolsce prezentowana. W tym katalogu znalazło się ponad 80 imprez, które zostały usytuowane w 43 dokładnie miejscowościach. Mówię miejscowościach, dlatego że są miejscowości, gdzie jest kilka wystaw w różnych instytucjach, a są miejscowości, gdzie jest powiedzmy jedna. Ale generalnie 43 miejscowości, takie znaczące jak gdyby na mapie województwa miejsca, to jest no, Gniezno, Koło, Wągrowie, Czcianka, tak tradycyjnie, gdzie są organizowane konkursy, ale również takie małe zupełnie mieściny jak Kuślin albo Środa Wielkopolska, gdzie również kwitnie życie fotograficzne. Ireneusz Zjeżdżałka to był młody człowiek, który pomimo 30-kilkuletniego życia miał już znaczące osiągnięcia na polu fotografii. Oprócz tego, że był współpracownikiem takiej słynnej galerii PF, jaka była bardzo aktywna wówczas w Poznaniu, mówimy tutaj o końcu XX wieku, początku tegoż. Później był naczelnym redaktorem kwartalnika Fotografia, który jest również, czy wówczas był opiniotwórczym periodykiem na rynku wydawniczym zajmującym się sztuką. Miał spore osiągnięcia w zakresie swojego dorobku twórczego, prezentował swoje fotografie praktycznie na całym świecie, łącznie z Ameryką i wieloma krajami europejskimi. Należał do twórców tak zwanego młodych dokumentalistów. To było takie w swoim czasie dosyć modne hasło. No i niestety los nie pozwolił mu w pełni tego swojego talentu rozwinąć, ukazać, a podejrzewamy, że mógł znaleźć
jeszcze znacznie, znacznie więcej dokazać. Był mieszkańcem Wrześni, mieszkał w Poznaniu, ale fotografował w wielu miejscowościach województwa. Wszędzie był znany, wszędzie był niezwykle sympatycznym człowiekiem, wszędzie był lubiany. Dlatego chcielibyśmy, żeby pamięć o nim na zawsze pozostała w pamięci Wielkopolan i to imię tego festiwalu, mamy nadzieję, się temu przysłuży.